widzisz? Zabijam potwory. Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Tutaj muzyka, bale trwają. Dzisiaj będziemy robili sobie misję Morskie Diabły, o ile się oczywiście uda, dlatego że tutaj widziałem... O, tutaj widziałem wykrzyknik. Ten wykrzyknik odkryjemy sobie. O kurde, fajnie. Czekaj, czekaj. Wołałeś mnie. Tak, wołałem. Całe szczęście matka natura nie poskąpiła mi łaski głosu. Nie to, co innym. Widzisz, jeden z nas, Egil, nagle zaniemówił. Żadne zaklęcia i eliksiry nie pomagają. Ale ponoć głos mogą przywrócić też silne emocje, przeżycia. Więc myślałem, że może ty... Oczywiście zapłacę. Dam ci świetną kartę do gwinta. Mógłbym spróbować, ale nawet nie wiem, od czego zacząć. Co, mam go nastraszyć? O, to. Właśnie. Nastraszyć. Zirytować. Co zechcesz. Tak długo, jak nie zrobisz mu krzywdy. Egil kręci się zwykle przy świętym dębie. Biedak pewnie zanosi modły o uzdrowienie. Okej. No to ja zrobię tutaj dla niego tę usługę. Brzmi w sumie fajnie, ciekawie. Mogłyby zrobić dużo hałasu, gdyby tak w nie przyłożyć, jak pójdzie spać. Czekaj. Ale jak mam w nie przyłożyć? A, wiem, czekaj, mam przecież ten. Czekaj, tak. No ja nie chcę atakować postaci. Aha, nie, tak nie. Może jeśli zgaszę mu to ognisko, coś mi powie. Ty, właśnie. No, zgasiłem. Nie robi to na nim wrażenia. Te garnki przyłożyć nie mogę. Poczekaj, może jak się odsunę... To ty jesteś tym milczącym druidem? No ta, głupie pytanie. Jakimi metodami próbowano cię leczyć? Podawano ci jakieś eliksiry, zioła? Nie dość, że niemowa, to chyba jeszcze głuchy. Kiedy straciłeś głos? Możesz mi pokazać na palcach? Przyjemniaczek z ciebie. Widzę, że się nie dogadamy. Bywaj. Rozmowa chyba nic tu nie da. Ja się domyślałem, że tutaj rozmowa to raczej nic nie da. Gniazdo os. Może dałoby się je wykorzystać do jakiejś kuracji szokowej na przykład. No właśnie, ale jak? Co ja mógłbym? Aha, żeby go obsiadły, ta?
Widzę, że się nie dogadamy. Bywaj. Co za typ. No, czekaj, bo tutaj gniazdo os wypróbowane, ognisko wypróbowane. No to ja nie wiem, co ja mogę jeszcze z nim tutaj zrobić. Aha. Odczep się wreszcie, ty! O nie, śluby milczenia. Wszystko na nic! Trzy lata i ani słowa, ani pisku nawet, aż do dziś. Złamałem śluby. Zadowolony? Wybacz, zostałem oszukany. Myślałem, że... Buhoho! Wyrazy współczucia! A teraz zejdź mi z oczu, baranie. No właśnie. Ten druid mnie oszukał. Cholernik jeden. Słyszałem, jak wrzeszczą. Świetna robota, Wiedźminie. Oto nagroda, jaką obiecałem. Nie lubię, jak ktoś robi ze mnie głupka. Zapamiętaj to, bo następnym razem to ty za nie mówisz. No. Trochę nieładnie, kolego. Ale może coś tutaj bym ziupnął. Nie, ziupnąć nie. Sława, którą zdobędziesz, nie umrze nigdy. Aha, rozumiem. Dobra, i lecimy na tamto zadanie. No dobra. Ja idę do znacznika. I widzimy się na, no, na, tak jak dolecę. Wiecie co? Tutaj jest jeszcze wykrzyknik do ogarnięcia. Tak? W czym rzecz? Kim był ten przemiły staruszek, z którym rozmawiałeś? To jeden z nas, gremista, wybitny alchemik i uparty, wredny osioł. Cóż, dość przebywałem z czarodziejkami, żeby wiedzieć, że wielka uczoność idzie zwykle w parze z jeszcze większą arogancją. Ale czarodziejki biorą uczennice, prawda? A gremista nie. Tyle receptur zna, przepisów, sposobów na przyswajanie zabójczych toksyn, ale prędzej zabierze wiedzę do grobu, niż się nią podzieli. Może dla mnie zrobi wyjątek. Ta, prędzej mi tu jemioła wyrośnie. Bardzo możliwe, ale ja spróbuję, wiecie. Słuchajcie, miałem iść tam do znacznika i tak idąc widziałem wykrzyknik, a za chwilę pojawiło mi się to zadanie i robimy to zadanie, no czemu nie? Chcę z tobą porozmawiać. A ja nie. A teraz idź. Przeszkadzasz mi. Miły jesteś. Nie, nie jestem i nie zamierzam być. Zostałem druidem, żeby nie zadawać się z ludźmi. Nie uśmiechać się, jak nie mam ochoty. Nie udawać, że komuś współczuję, kiedy jego kłopoty obchodzą mnie tyle, co brzozowe szyszki. Więc mówię wprost, bez ogródek. Zejdź mi z oczu, bo może się zdarzyć, że coś ci je wydłubię. Chcę, żebyś podzielił się ze mną wiedzą o alchemii. Ty? Moim uczniem? To dobre. Może jeszcze spytaj u Dalryka, czy nie podzieli się z tobą Spikerok. Mówię poważnie. Doprawdy? Bo mnie tylko śmieszysz. Poświęciłem alchemii całe życie, synku. Dosłownie.
Siedziałem nad alembikami od świtu do nocy. Dusiłem się oparami. Spaliłem skórę kwasem. Więc jak myślisz, że od tak zdradzę ci wiedzę, którą wydarłem latami poświęceń i pracy, to się mylisz. Głęboko. Powiem, no spróbuję go tak przekonywać, bo jak będę pytał go, czy mogę go przekonać, to tak trochę słabo. Byłbym pojętnym uczniem. Jakoś wątpię. Bo któryś raz ci już mówię, żebyś się odczepił. I nawet tego nie możesz załapać. A ja akurat przygotowuję się do przeprowadzenia wyjątkowo trudnego rytuału. Więc pomoc by się przydała. Choćby i taka. Jeśli załatwisz dla mnie trzy sprawunki, wezmę cię na ucznia. No proszę, czyli jednak można. Nie mądrzy się, tylko słuchaj. Po pierwsze, przynieś mi kwiat kurzy śladu z lasów Morskogen. Po drugie, zdobądź dla mnie butelkę spirytusu ze starej gorzelni na Gradowej Górze. Po trzecie wreszcie, przekonaj Frithjofa, żeby pomógł mi przeprowadzić ten obrządek. Jest druidem, jak ja. Znajdziesz go pod Blandare. Pojechał tam coś załatwić, zdaje się. No, to jak będzie? Kwiat kurzy śladu. Przecież on nie ma żadnych właściwości alchemicznych, poza... Hola, hola, nie uczuj za dzieci robić. Zresztą tu nie chodzi o byle kwiat, tylko ten z Morskogen. A tam, jeśli wierzyć plotkom, zalął się leśny stwór, który zazdrośnie strzeże wszystkich ziół. Leśny stwór, który zazdrośnie strzeże swoich sekretów? Brzmi znajomo. Spirytus? Po co ci spirytus? Jak zapewne wiesz, potencjalny uczniu, alkohol jest bazą do ważenia eliksiru. A im lepszej jakości alkohol, tym lepszy eliksir. Ten spirytus nie ma sobie równych. Ta moc, aromat. Niestety nie sposób go dostać, odkąd gorzelnia na Gradowej Górze popadła w ruinę. A, ale ty sobie jakoś poradzisz, prawda? Taki jesteś pewny siebie? Ten Frithjof, co to za jeden? Beder Makar. Nie wiesz, co to znaczy, prawda? A ja obiecałem cię wziąć na ucznia. Beder Makar to druid, który potrafi wpływać na pogodę. Przerwać sztorm. Wywołać gradobicie. Sprawić, by wroga spopielił piorun. Więc dobrze radzę. Zwracaj się do niego z szacunkiem. Dobrze, zrobię, o co prosisz. Ale powiedz, co to za rytuał, który chcesz odprawić? Jak masz być moim uczniem, musisz się odzwyczaić od zadawania pytań. To ja decyduję. Czego się dowiesz i kiedy się dowiesz. No, a teraz idź. Raz, raz, nim się rozmyślę. Dobra, moi drodzy, w takim razie mamy jakieś ciekawe zadanie. Więc najpierw polecimy do znacznika. Tak jak było planowane, tylko podróż po prostu będzie w innym kierunku. Fajnie, przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Czekaj, płotko. Dobra, najpierw pójdziemy tutaj pogadać z tym druidem. Zobaczymy, czy on się w ogóle zgodzi. Czekaj, to daleko? Nie, to niedaleko. Tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. Czekaj, nie tędy, tędy. Jak tylko zacznę, macie wejść do chat, zatrzasnąć okna i zaryglować drzwi. Nie podoba mi się to. Nie powinieneś sam za nas karku nadstawiać. Ale będzie jak każesz. Z tym gościem musimy pogadać. Ty jesteś Frithjof? Zgadza się. A ciebie, Wiedźminie, jak wołają? Jak mnie wołają? Przybłęda, obcy, mutant.
A czasem nawet po imieniu. Geralt z Rivi. Człowiek z dystansem do siebie. To lubię. No, co mogę dla ciebie zrobić, Geralcie z Rivi? Gremista wzywa cię do siebie. Chcę, żebyś odprawił z nim jakiś rytuał. Rytuał? Może taki, co go zmieni na powrót z wrednego capa w człowieka. No, pojechałbym do niego choćby ze względu na stare czasy, ale mam pilniejsze sprawy na głowie. Rozejrzyj się. Widzisz, jak sucha jest ta ziemia? Nie padało od tygodni. Trawa na halach marnieje, owce zaczynają padać z głodu. Muszę sprowadzić tu deszcz, ale boję się, że... Czekaj, czekaj. A może ty mi pomożesz? Niby ja. Mam liczne talenty, ale zmieniać pogodę akurat nie potrafię. Chodzi o inny talent. Rąbanie mieczem. Widzisz, matka natura nie lubi, jak wyciąga się z niej coś siłą. Będzie więc stawiać opór i to tak mocno, że przydałby mi się obrońca. To co powiesz? Jeśli pojedziesz potem do gremisty, to tak, pomogę. No to przybijmy targu. A teraz chodź ze mną. Pora na małą burzę. No dobra, no to lećmy, chodźmy. Ale ty widzę, że się w ogóle nie spieszysz. Ofiary ze zwierząt? Lepiej poświęcić parę kóz i owiec, niż palić ludzi na stosach jak na kontynencie. No dobra, to w sumie racja. Czego ja mam się tutaj spodziewać? Skóra! Swarm! Latrahala! Zaczyna się. Ale co? O kurde, są. Jesteś paskudny. Gdzie on jest? Tutaj. Patrz, no nie wiem, gdzie on jest. Tutaj są. No patrz, no. O, uciekały. Dobra, to się udało. Patrzcie, no taka miała być w sumie łatwa ta misja, myślałem. I się przeliczyłem. No załatwię go. Nie wiem, chowa mi miecz. Jakieś dziwne tutaj sytuacje. Dobra, tutaj się udało. Ja się podleczę. No ta walka, powiem wam, nie jest wcale taka hop hop prosta, nie? Burza, psia krew. No, tak. Skupiłem się na mglakach. Też wyszły całkiem dorodne. Ano tak, niestety. Zawsze wychodzą. Ale może to i dobrze. Dobrze, że wychodzą? Czemu? Bo jakby ze zmianą pogody nie wiązało się żadne ryzyko, miałbym urwanie głowy. Ci by chcieli, żeby padało, a ci słońce. Jedni by żądali sztormu, a inni morza gładkiego jak tafla szkła. A tak, ludzie przychodzą tylko, kiedy naprawdę potrzebują pomocy, a nie, bo mają takie widzimisię. Rozumiem. Też czasami nie chce mi się biegać za byle Neckerem czy utopcem. Pojedziesz teraz do gremisty? Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do zobaczenia. Dobra, cieszy mnie to bardzo. Niechcący, powiem wam, troszeczkę dialog mi się kliknął.
zupełnym przypadkiem, naprawdę bardzo przepraszam. Więc, ale myślę, że tam zdanie może straciliście nie więcej. Tak mi się wydaje. No dobra, to teraz lecę do, jak to się mówi, no, drugą część tego zadania wykonać. Bo są trzy części, tak? Rozumiem. Dobra, moi drodzy, tutaj miałem trafić na właśnie na znak i już widzę, że coś się dzieje. Kurde, strzela do mnie. To jest normalnie typ. Muszę się... Patrzcie, no nie mogłem się teraz ruszyć. Coś mnie zblokowało. Kto tam do mnie strzela? Ty jeszcze tutaj do mnie strzelasz. Okej. Pozbieram to, co oni mają i powyrzucam zbędne rzeczy, takie tam topory, nie topory. A muszę ich ograbić, bo widzę, że mam tutaj do uwolnienia jakiegoś typa. Niech ci bogowie błogosławią, Wiedźminie, a ode mnie dostaniesz skromny podarek. Tylko zajdź do mnie do domu, tu niedaleko. Gdzie niedaleko? Niech ci bogowie błogosławią. Gdzieś niedaleko, dobra. Ale... Chwila, moment. Tutaj coś musiało być, tak? Że oni tutaj pilnowali. Tylko czego? Patrzcie, nic kompletnie... Ale kompletnie nic nie ma. Kompletnie nic. Dziwne. Czyli co, mieliśmy tylko typa tego uratować i nic więcej? Może? No dobra, no to zrobiliśmy dobry uczynek, fajnie. Fajnie, przyjemnie. Kurde, jeszcze się podpaliłem, naprawdę. Jakby ktoś nie miał orientacji, to lecieliśmy z tej wioski, ja przeleciałem tą ścieżką i lecę w ten punkt. Dobra, moi drodzy, jestem prawie że na miejscu, tak mi się przynajmniej wydaje. Trafiłem na jakąś jaskinię.